Rajd pszczelarzy po Polsce zawitał do Olsztyna. Pasażerowie 13 Fiatów 126P starali się w ten nietypowy sposób zwrócić uwagę Polaków na masowy spadek liczby pszczół. Wszyscy jako całe społeczeństwo uczestniczyli w tym, by tym owadom pożytecznym jak najbardziej ułatwić życie i je zachować. Pszczoły wymagają ochrony, bo bez naszej troski będą miały bardzo trudne bytowanie i mogą nie zapewnić tych wszystkich produktów, które w tej chwili na naszych stołach goszczą dzięki ich pracy. W związku z tym pomysł, by uświadomić w jakiś sposób społeczeństwo, że każdy z nas, sadząc rośliny pożyteczne dla owadów zapylających, sadząc je koło siebie, może w jakiś sposób uatrakcyjnić bazę pożyteczną i ją uróżnorodnić. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przyłączył się do akcji. Jednym z organizatorów rajdu był profesor Jerzy Wilde. Chciałbym niemniej serdecznie powitać wszystkich. Przepraszam, Zyska Piłsudskiego. Problem polega na tym, że wtedy, kiedy giną, a ten rok był taki wyjątkowy, gdzie w niektórych rejonach zginęło nawet 50% rodzin pszczelich w pasiekach, jest o tyle trudny, że te pszczoły, które zginęły, nie pracują dla nas wszystkich, nie pracują jako zapylacze. My tu wielokrotnie na tych przystankach rajdowych mówimy o tym, że pszczelarze mają z tych pszczół tylko produkt uboczny w postaci miodu, w postaci innych produktów pasiecznych, bo tą najważniejszą rolą pszczół jest zapylanie i zwiększanie w ten sposób plonów. Wyliczono, że w skali kraju taka jedna rodzina pszczela poprzez to swoje zapylanie i zwiększanie plonów przysparza co najmniej 1070 euro rocznie nam wszystkim. Bez względu na to, czy lubimy miód, czy jemy miód, czy nie jemy miodu. Pszczelarze mają wielki sentyment do maluchów. Większość z nich zaczynała przygodę z motoryzacją od tego samochodu, ale młodzi uczestnicy rajdu po raz pierwszy odkrywali jego sekrety. Fajnie się jedzie maluszkiem. Pierwszy raz w życiu jadę ogólnie takim rodzajem samochodu. Prędkości mamy fajne i czasami szybciej, że ledwo co daje radę, tak? Pedał na maksa, aczkolwiek mieliśmy pełne małe awarie, chociażby wczoraj jeszcze tłumik wymienialiśmy, ale daje radę. Rajd pszczelarzy rozpoczął się w Krakowie. Jednym z przystanków była Warszawa, w której pszczoły żyją nawet w Sejmie. Okazuje się, że w Warszawie są tak dobre pożytki, że tamtego miodu się sporo bierze, te pszczoły są spokojne i świetnie się to wszystko układa w piękną taką symbiozę. Pasieka sejmowa, sejm, ogrody sejmowe, miód sejmowy, który specjalnie jest wtedy pakowany i oznaczany. Jest to przepiękna idea. Na koniec pobytu w Olsztynie pszczelarze odwiedzili Kortowo. W katedrze pszczelnictwa posadzili miododajne lipy, a następnie udali się w dalszą drogę. Tygodniowy rajd zakończył się w Koszalinie.